No, dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj filmik trochę inaczej będzie wyglądać, bo w sumie sam nawet nie wiem, jak będzie wyglądać, bo dzisiaj mnie nie będzie. To znaczy, jadę dzisiaj na zebranie do mleczarni. No i tam się spytałem brata, czy by coś nagrał. Widziałem, że coś tam nagrał, jeszcze nie oglądałem, jak to tam wyszło, ale mam nadzieję, że coś tam fajnego z tego wyjdzie w montażu. Także oglądajcie, ja później dołączę jeszcze do was. Brata dzisiaj nie ma. Pojechał dzisiaj na zebranie w leczarni. Właśnie, żebym dzisiaj też nagrał. Więc poczepimy żandarkę i pojedziemy żandować siano. Wezmę na węższy rząd, bo wiadomo, jak my to ma popierać w tym czasie. Jeszcze źle podłączyłem. Teraz płyną mi dobrze. Thank you.
następnym. Z tymi polami nie mam zbyt fajnych wspomnień, bo jak byłem mały, jedna z pierwszych robót, jakie miałem, to było, mieliśmy małe kostki siana. Po prostu wstawili mnie na ciągnik, żebym jechał do przodu, nie? Podczas ładowania. No i ogólnie na kamerze tego nie widać, to jest bardzo mocna górka. Gdy zjeżdżałem, przyczepa zaczęła mnie wyprzedzać. Wypychać, ciąg zaczął skręcać i wcisnąłem na sprzęgło. Jak się wtedy rozpędziłem. Podczas hamowania znowu przyczepa mnie wypychała. Czy prawie tam do bagna wpadłem. Też wtedy, ale to już tam na Lucernie, to co świeże było, chyba w zeszłym roku było siane. Też jechałem pod górkę i mi bieg wyskoczył, nie? Kurczę, jak się rozpędziłem z tej górki, dobrze w przyczepę nie uderzyłem. I wtedy się dowiedziałem, że ścieczka nie ma hamulce. Sprawny. Na szczęście. Czy tak to jeszcze się okazało, że to bagna bym wjechał. Mam nadzieję, że z tamtej nowszej sieczkami już tak nie będzie. Tam już tam syf się w tych linkach nazbierało. Ciężko było wtedy je wrzucić. Kiedyś już raz czyściliśmy, było dobrze jakiś czas, ale zbyt długo nie wytrzymało. Nie wiem, może z rok ładnie chodziło, wtedy coraz ciężej, a teraz pod koniec, jak było widać w filmach, już musiałem wstawać, szarpać się z tym. Bo jak się na dole wchodziło pukać, to wchodziły. Ostatnio ładnie wszystko bez problemu tam skosiłem. Bo nie było w planie już czyszczenie tego, ale no. Teraz już nie mam tego problemu. Rządki ładne są. Tutaj ogólnie kamień jest. Te działki będą. Trzeba to odepchnąć, żeby później tego przypadka nie wciągnął prasu. Tutaj jest to. Tutaj troszeczkę. No. Dobra. Tak ładnie siankiem pachnie. Będzie ładnie. No i mamy koniec.
Ładam. Markę. Druga strona, to ogólnie wcześniej mogę znaleźć. Przypomniałem, później dopiero zauważyłem, że są pozaznaczane te, które się wyciąga. Moje niektóre są przesmarowane, nienaoliwione, ciężko je się wyciąga. A tutaj te będą łatwiej. To. Ale jak weźmiemy tutaj hakiem, szoferem się wyciągnie, nie? Będzie pan zadowolony. To teraz patrzcie, kurwa, nie ma opcji, żeby to przyszło. No i witam wszystkich. Ja już jestem z powrotem.
Nie wiem. O, mamy piątą. Jestem dopiero co przyjechałem. Znajomy przyjechał prasować. I co? A, sobie wydłem. A, dobra, zostawię. Znajomy już prasuje. Brat jedzie z przyczepą z przodu. Ja chwytakiem. Tu o, o, chwytaka. I tak już się zaczyna chmurzyć. Także mam nadzieję, że zdążymy zebrać na sucho. Bo tam już znajomy, dobry znajomy już tam prasuje te mniejsze działeczki. Także no zobaczymy. No i tak z dobrych wieści, no, no to w poniedziałek między 8 a 9 rano przyjedzie sieczkarnia. Już tam jest na lawecie załadowana, ale no dopiero w poniedziałek przyjedzie. No i co, no mam nadzieję, że będzie chodzić w sieczkarnię. No pasy tam do wymiany są, ale no takie drobne prace, no wymiana oleju, filtrów. I miejmy nadzieję, no we wtorek może już jakieś próbne koszenie zrobimy, żeby zobaczyć jak to wszystko chodzi. No ale to już tam w następnym tygodniu dopiero. No bo żyto już takie jeszcze z tydzień i do zbierania będzie. Także no, widzimy się na polu. Jesteśmy już. O kurde, aj, aj, aj. No, znajomy tutaj nawet fajne baloty porobił. Także jest, jest dobrze. Fajne, fajnie wyszło. O, tutaj sianko. Konik będzie miał fajne sianko. Zapomniałem tą blokadę w tej przeciwserce założyć. No ale pojedziemy najpierw w dół. Teraz załadujemy. O, baloty ładne. Mi się podoba. Trochę ich jest. No tutaj z takiej małej działki mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć balotów. Także jest ok. Sąsiada, że tak powiem. Zobaczymy, czy tutaj tego mi się uda wziąć bez zgniatania ziemniaków. Nie chciałbym komuś po polu jeździć. O, udało się. Dobra. Ciekawe, czy będzie padać. A, widzę, że tam znajomy na ostatniej działce tam trasuje jeszcze. W sumie nie obraziłbym się, jakby trochę popadało. Tylko najpierw, żeby nam dało zebrać. Potem może padać.
Pojadę jeszcze po tego balota i ci załaduję i pojedziesz do domu się rozładować, bo tam i tak wszystkiego nie weźmiesz. Szaferem, nie? Dobra. Załaduję mu zaraz ostatniego balota. Nie będzie pełnej przyczepy, bo tam to tak przy koło domków trzeba jeździć i tak nie będzie pełne te parę balotów, to i tak na dwa kursy trzeba to zrobić. No i tu pojadę teraz po tego balota, co wpadł do sąsiada, bo to akurat nie jest moje, ale przeleciał balot tam pojemny. Trochę nierówno tutaj, no ale... Dobrze, że tutaj ten też jest kośny, bo jak zboże to już bym nie przyjechał tutaj. Bo jak? No mamy już 10 balotów. Tam też trochę będzie. Ojeny. Pojadę, może jeszcze znajomy się załapie na nagrywki. Zobaczymy. Akurat się minęliśmy teraz. Chwilę pogadam. No, ale ładnie pachnie. Fajnie pachnie to. O, mi się materiał podoba, bo tutaj teraz tutaj już jest no, w większości trawa, bo z początku tutaj ta działka to był to było peszowisko. Teraz trawa już trochę przejęła to. Także no ja tu czekam teraz na brata, aż przyjedzie. Mam tu 10 balotów, 40 arów to jest chyba, także jest w miarę dobrze. Dobra, brat już przyjechał, także zaraz załadujemy go. Przyczepka załadowana, 10 balotów, czyli razem już mamy 20, jak dobrze pamiętam, było tam też 10. No i idę zobaczyć teraz to pole tam, co dosyć sporo było. Jestem ciekaw, ile tam wyjdzie balotów. Ogólnie tutaj lucerna już ładnie odbija. Już ma te z 25 cm do 30. No także jeszcze no 2 tygodnie i kosimy. Może można było się wstrzymać jeszcze parę minut. No tutaj trawa nasza też fajnie już odbija.
O. Ma wody. To rośnie. No. Idealnie ułożyłem. Tutaj też było 10 balotów na tym polu. Tutaj też jest 40 arów około, także no, wszędzie mniej więcej porówno wyszło. Też ładne baloty. Akurat brat przyjechał, także idealnie. Dobra, ładujemy i jedziemy do domu, bo już późno. Tu już jest 6:30. Także czas leci. No i mamy 30 balotów z pierwszego pokosu, tam z tych małych działek. No, mam nadzieję, że jeszcze dwa pokosy uda się siana zebrać, jak pogoda pozwoli. No, a jak nie, to robimy siano kiszonkę w baloty i tyle. Dobra. Jedziemy do domu, muszę zmierzyć jeszcze wilgoć, ile jaką procent suchej masy jest w tym balocie. Tak i zobaczymy, czy się udało, czy nie. No, tutaj ten groszek mi się bardzo podoba, jak kwitnie teraz. Fajny groszek. Tutaj też. Podoba mi się ta uprawa. No, 30 balotów mamy pod dachem. Ładnie pachnących balotów siana. Ładnie zielone jest. Elegancko. Mi się podoba. Tutaj mam miernik. Ile procent wilgoci jest? Teraz zobaczymy. No, jest idealnie. Zaraz zobaczymy. Jest takie 10-2. Jedną ręką trochę ciężko. O. A tu co? O, tu. Chyba trafiłem na coś. Na coś mokrego. Nie wiem. Nie wiem, czy to mokre miejsce tutaj jest. Tu akurat tego kabla nie rozwinąłem, bo dopiero pierwszy raz to mam. Ale jest. Nie wiem. Tam widocznie coś. Zły pomiar był. Tu u góry? Mamy takie 10. Wezmę bardziej tu środek, wbiję. No, 8,5% wilgoci to. A tu temperatura 35. W sumie nie wiem temperaturowo, jak to wygląda? 36, a sprawdzimy tak. No nie wiem, temperatura coś mi chyba szwankuje. Temperatura. No tu jest wilgotność. Wbijam. No i jest, tu jest 13,3. Zobaczę tutaj te. 12,
12,3, tam niektóre po 8% miały, także jest ok. Do 16% wilgoci może mieć. Wbije głębiej. 11. Jest ok. Tylko temperatura, nie wiem czy... Tu mam temperaturę, tu jest 34. A tu? Ojej, cielaki się przestraszyły. 35. No takie, dobrze jest. No tutaj najmokrzejszym miejscu co znalazłem jest 15,1. Tutaj. Mogę niby tutaj zapisywać pomiary. Tu nawet nie wiem. Musiałbym poczytać, bo pierwszy raz to używam. Także do końca jeszcze nie wiem co i jak. Wiem tylko, że jak się włącza tutaj to mierzy nam wilgotność. No dobra, włączamy. No, także sianko się udało. Całe szczęście. No, już zaczyna kropić. A ja już teraz będę szedł na dojenie, bo już zaczęli doić beze mnie. Także trzymajcie się i do następnego. Cześć.